Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl i dzisiaj poradnik. Poradnik w sumie w moim wykonaniu, którego dawno nie było, ale zaczynamy od razu z grubej rury. Słuchajcie, ostatnio przeglądając portale aukcyjne i też odpisując na wiadomości od widzów, dosyć ciekawa rzecz przyszła mi do głowy, jednocześnie inspiracja tego poradnika. Często niestety w aukcjach na Allegrodzie wciąż sporo osób kupuje komputery. Eksponowany jest bardzo mocno jeden parametr karty graficznej, a mianowicie ilość zainstalowanej pamięci. Czy ma to znaczenie? Kiedy ma to znaczenie? Jakie ma to znaczenie? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym poradniku. Natomiast dodatkowo sprawdzę również, jak rozdzielczość wpływa na wydajność naszej platformy testowej. Oczywiście będziemy sobie ją zwiększali. Najpierw na pojedynczym monitorze od rozdzielczości mniejszych od Full HD aż do rozdzielczości 4K, mam specjalnie wypożyczony, przepraszam, najmocniej na tę potrzebę tego poradnika monitor od Philipsa właśnie w rozdzielczości 4K i sprawdzimy, ile pamięci karta graficzna potrzebuje. Kilka słów wstępu na temat samej platformy testowej. Zacznę właśnie od karty graficznej. Będzie to konstrukcja od Zafer AMD Radeon R9 290 podkręcona. Co do samego podkręcenia, zapraszam Was, moi drodzy, do części tekstowej tego poradnika. Link znajdziecie w opisie. Tam będą wszystkie informacje oraz pełna specyfikacja platformy testowej. I co najważniejsze, karta ta posiada 4 GB pamięci typu GDDR5. Mam nadzieję, że to będzie ilość wystarczająca, ponieważ maksymalnie będziemy sobie łączyli 3 monitory w rozdzielczości Full HD w technologii AMD iFinity, którą również oczywiście ta karta graficzna wspiera, oraz będziemy grali w rozdzielczości 4K na pojedynczym monitorze. To jest karta z referencyjnym chłodzeniem. Natomiast schładzaniem tej karty zajmie się chłodzenie, moi drodzy, od Raziteka Morpheus. Duże, potężne chłodzenie wspierane dwoma wentylatorami od Titana Kukri. 120 mm konstrukcja o standardowej wysokości 25 mm z 4-pinowym podłączeniem PWM i co ważne, te dwa wentylatory podłączone są bezpośrednio do kontrolera prędkości obrotowej wentylatorów na karcie graficznej, nie do płyty głównej. Moi drodzy, lecimy dalej. Płyta główna Asus M5A97 EVO. Tutaj będzie osadzony procesor AMD FX8320, również oczywiście podkręcony. No i do schłodzenia tego procesora użyjemy sobie chłodzenia od NZXT Kraken X40, również wspieranego dwoma wentylatorami Titan Kukri. Natomiast tutaj są to oczywiście konstrukcje 140 mm, również z kontrolą prędkości obrotowej PWM. No i tutaj oczywiście cały system podłączony jest do płyty głównej oraz do chłodzenia od NZXT. Zaczniemy sobie testy w rozdzielczościach od mniejszych. W tle poleci Fraps. Będziemy również sobie, w zasadzie ja będę mierzył, również wybrany moment z rozgrywki jednoosobowej w Battlefield 4 i sprawdzimy również, jak zmiana rozdzielczości wpływa dodatkowo na ilość generowanych klatek na sekundę, a na koniec postaram się tutaj wyciągnąć wnioski z tych dzisiejszych testów i zobaczymy, czy i faktycznie na jakim poziomie pamięć karty graficznej ma znaczenie dla gracza. Zapraszam. Ruszamy, moi drodzy, z pierwszym testem. W tej chwili widzicie wyświetlany pulpit. Obraz jest mniejszy niż ekran, ponieważ mamy tutaj monitor BenQ XL2420T i komputer, na zasadzie monitor, pracuje w trybie wyświetlania, moi drodzy, 16 cali w 16:10 i rozdzielczość ustawiona przeze mnie to 1440x900 pikseli. Myślę, że rzadko kto już w tej chwili gra w mniejszej rozdzielczości, dlatego taką wybrałem jako rozdzielczość naszą startową. W przypadku wyświetlania pulpitu karta graficzna w tym momencie wykorzystuje około 150 kilku megabajtów pamięci i w takiej rozdzielczości również zostanie uruchomiona gra. Na pierwszy ogień, moi drodzy, idzie Battlefield 4 i tą grą posłużymy się tutaj do wykonania tych testów. Szczegółowość detali ultra, rozdzielczość oczywiście ta sama. Karta będzie pracowała w technologii Mantle, czy gra będzie pracowała w technologii Mantle, tak, czyli niskopoziomowa API. I pełny ekran to jest, tak, czyli tutaj symulujemy posiadacza monitora 19-calowego o proporcjach ekranu 16:10 i natywnej rozdzielczości 1440x900 pikseli.
test w tutaj kampanii mam już wykonany. Lecimy sobie teraz z testem podczas rozgrywki wieloosobowej. W prawym górnym narożniku widzicie ilość generowanych klatek na sekundę. Oczywiście z uwagi na to, że gramy w trybie Mantle, tutaj nie Fraps mierzy nam, ale wbudowana konsola ilość generowanych klatek. Czas... Aj, już dostałem. Pokażę, zobaczymy, jak tutaj to wszystko wyjdzie. Najważniejsze w tym momencie to jest to, ile pamięci będzie wykorzystywała karta graficzna. Co do ilości generowanych klatek na sekundę, żeby tutaj błąd pomiarowy był jak najmniejszy, no to tutaj właśnie użyta jest kampania i te testy już są wykonane. Natomiast Was na pewno będzie interesowała przede wszystkim właśnie rozgrywka wieloosobowa. Przy okazji widzicie, że tutaj ilość generowanych klatek na sekundę ponad 120. No, do mnie strzelał. Oj, a tu gdzie dostałem? No, z góry. Można było się tego spodziewać. To jest chyba nawet nie taka początek rozgrywki, a końcówka. Jakiś francuski serwer. Zobaczymy, jak to będzie. Gra oczywiście jest całkowicie płynna, w pełni komfortowa. Spróbujemy górą się dostać. No znowu? Gdzie on tam był schowany? I cały czas ten sam. Nie. No okej. Okay. Zaraz trochę jeszcze pogram, żeby karta mogła się też rozkręcić, pokazać tutaj, co potrafi. I wrócę do Was pod koniec pierwszej części testu. Może słuchajcie, ja już sobie tu trochę pograłem, to teraz wyjdziemy z gry. Może zrobimy o w ten sposób. I zobaczymy, ile pamięci jest w tym momencie wykorzystywanych przez kartę graficzną. Maksymalizujmy sobie tylko MSI Afterburner. Dobra, przybliżę, będziecie lepiej widzieli. Tutaj macie, moi drodzy, wykres użycia pamięci. Jak widzicie, ona tutaj wzrastała i maksymalnie to było nawet ponad 2,5 GB. Także jak na tak niską rozdzielczość, no to muszę przyznać, że jestem zdziwiony, że aż tyle pamięci potrzebowała karta graficzna tutaj do takiej pełnej, prawidłowej pracy, a tam przynajmniej za nami widzimy, że się runda skończyła, także trochę tej pamięci jest. 2558 MB to był ten wynik maksymalny. Jeden z testów zostanie wykonany przy rozdzielczości 1680x1050 pikseli, czyli w tym momencie symulujemy sobie ekran o rozdzielczości 22 cali i nadal w proporcjach ekranu 16:10. No i kolejny test przed nami. Jak widzicie, ustawienia szczegółowości grafiki nam się nie zmieniają. API również cały czas zostaje bez zmian, także w prawym górnym narożniku ilość generowanych klatek na sekundę, ale zmieniła się rozdzielczość. To już jest 1080x1050, zresztą tu sobie zrobimy od razu 120 Hz i zastosuj ustawienia. OK, wychodzimy i też potwierdzamy i zobaczymy, jak teraz to będzie wyglądało. Tutaj się zaraz odrodzimy, może koło naszego partnera. Przede wszystkim to, co od razu da się zauważyć, to, że ilość generowanych klatek na sekundę zdecydowanie spadła, bo praktycznie póki co rzadko kiedy przekracza 120, najczęściej jest ona po prostu niższa. Dobra, nie ma co się spinać, tak zaraz nas zabiją, w zasadzie mnie zabiją. Zobaczymy, a tam jest przeciwnik. Czas coś tutaj przeładować. A, i dostałem w plecy chyba, tak, dokładnie. Także jest zauważalny delikatnie spadek wydajności, nie jakoś tragicznie. Jeszcze nie ma wielkich różnic, ale już tych kilka klatek jest. Choć pewnie co niektórzy stwierdziliby, że w tym momencie już jest jakieś miażdżenie, czy inne dziwne zjawisko, bliżej mi nieznane. Ok, idziemy gdzieś tutaj sobie do akcji. I tradycyjnie to, co nas interesuje, to jest oczywiście ilość generowanych klatek. Tutaj będzie przeciwnik, na pewno też mnie widzi. Jeżeli ja widzę jego, to on widzi mnie. Dobra. Ale o dziwo przeżyłem.
i wracam do Was podobnie za chwilę. Trochę pogramy, rozkręcimy sprzęt i będziemy sprawdzali, czy ta ilość wykorzystywanej pamięci RAM nam wzrosła, czy też nie. Ok, mała wstała, a runda się skończyła, więc zobaczmy, czy tutaj jest jakaś różnica. Teraz jak przypomnę, to było ponad 2,5 GB zajętej pamięci. Wynik nie był kasowany. Tu od razu taka informacja ode mnie. I tak, jest, moi drodzy, wyższe zużycie. To przekracza już 2700 MB. Oczywiście wykresy będziecie widzieli na naszym portalu w tej części tekstowej. No i tutaj zauważyć idzie bez problemu, że ten wzrost jest. No i lecimy, moi drodzy, z rozdzielczością Full HD. I tutaj tak samo, cały czas wszystkie ustawienia na ultra, natomiast rozdzielczość 1920x1080 pikseli. Oczywiście wszelkiego rodzaju synchronizacje i inne dziwne rzeczy wyłączone. No i zobaczymy, o, zginąłem na dzień dobry. I zobaczymy, jak tutaj będzie sytuacja wyglądała. Przy okazji możecie również w prawym górnym narożniku obserwować ilość generowanych klatek na sekundę. Mam nadzieję, że to się gdzieś z partnerem zaraz odrodzę. Mam akurat przyjmowanie flagi. Póki co jest spokój. 80 kilka FPS-ów, czyli jest troszeczkę mniej tych generowanych klatek na sekundę niż poprzednio. Znowu zginąłem, nawet nie wiem, kto mnie zabił. Zabity w akcji. Ciekawe za co. Może mam jakąś broń zakazaną, czy coś. Ciężko wyczuć jaki ping. Zły, 42. Stówki na razie chyba nie przekroczyło, aczkolwiek jakoś super uważnie tego nie obserwuję, ponieważ te właściwe pomiary już mam wykonane do porównania. Więc jest mi to akurat, a jest nawet i ponad 100. No i to mnie z góry nawet zabił, nie ten z dołu, no proszę. Także w momencie, kiedy jest akcja, no to widać, że tutaj też znowu mam delikatny spadek wydajności. Natomiast delikatny to nie są jakieś super różnice, gra cały czas się płynnie. Nie można tutaj narzekać nawet na żadne ścinki. Więc jest dobrze. No i pogramy, zobaczmy, jak będzie wyglądała kwestia właśnie wykorzystania pamięci przy natywnej rozdzielczości tego monitora BenQ XL2420T i w rozdzielczości Full HD. Ok, runda, jak widzicie, dobiegła końca, także też sprawdzimy sobie od razu, jak tutaj wygląda kwestia, to co najważniejsze, tak, czyli wykorzystania. To można sobie zamknąć. I zobaczmy pamięć, jak teraz się kształtuje. Przyznam szczerze, że nie ma w zasadzie dużej różnicy. 2600 kilkanaście megabajtów było wykorzystywane, czyli rekord nadal mamy z poprzedniej rozdzielczości, 2700 z małym hakiem. Czyli tutaj w zasadzie dużej różnicy pomiędzy rozdzielczością 1680 a 1920 nie ma. No, kiedy gra jest wyłączona, od razu ta pamięć się zwalnia. W zasadzie wraca do poprzedniego stanu, czyli niecałych 200 MB. I lecimy. Przedostatnia rozdzielczość 4K, tak? Monitor, który tutaj nam posłuży do tego, to jest Philips Brilliance 288P. Konstrukcja z linii profesjonalnej. Zobaczymy, co tu się da wydusić. Mam nadzieję, że admin nie będzie mnie zabijał. Ostatnio za coś mnie zabił. Widzimy przede wszystkim tak, spadek FPS i w porównaniu do rozdzielczości Full HD jest to duży spadek FPS. Często w trakcie akcji poniżej nawet 60 klatek na sekundę, natomiast też dochodzi do, no, powiedzmy prawie, że 80. Ja teraz, moi drodzy, sobie pogram, no i zobaczymy, jak będzie to wyglądało, jeżeli chodzi o wykorzystanie pamięci. Ok, słuchajcie, akcja od jakiegoś czasu tu się już toczy. Karta zresztą swoją drogą i procesor dosyć mocno obciążana, bo słychać to po wentylatorach. Zminimalizujemy sobie i zaraz zobaczymy, coś tu legło w gruzach, do jakich wartości doszło tutaj wykorzystanie pamięci przez kartę graficzną, bo to najbardziej nas interesuje. Przypomnę jeszcze raz, wykorzystanie pamięci. Wycofamy się.
No, przejmujemy sobie flagę. Ło, granat, już nie żyje. Dobra, to nie będziemy się, jak to mówią, dalej kompromitowali. Tylko wejdziemy w MSI Fernand. Zobaczmy, zobaczcie. A, musicie to zobaczyć na własne oczy. Ponad 3 GB, moi drodzy, użycia pamięci w trybie oczywiście 4K, tak? W rozdzielczości 4K, szczegółowość detali na ultra, więc widać, że tutaj ta pamięć jak najbardziej ma znaczenie i w tym momencie może ona stanowić pewne ograniczenie samej karty graficznej, jeżeli chodzi właśnie o jej wydajność. Moi drodzy, ostatni test, tym razem z 3 monitorami, monitory w rozdzielczości Full HD, wszystkie 4 i mamy je połączone w technologii AMD iAffinity. Powiem Wam taką swoją w zasadzie dygresję na początek, że lepiej mi się gra tak z 3 połączonymi monitorami niż na jednym monitorze, ale w rozdzielczości 4K. W najbardziej prawym, górnym narożniku widoczna jest ilość generowanych klatek na sekundę. Ich jest jeszcze mniej niż w rozdzielczości 4K, ponieważ zobaczcie, teraz na przykład nic się nie dzieje. Trochę może tak skieruję kamerę, żebyście widzieli klatki. W zasadzie nic się nie dzieje, biegamy tylko, a jest poniżej 50 FPS. Zobaczymy, czy przełoży się to na również wykorzystanie pamięci, czy będzie wyższe niż w przypadku rozdzielczości, czy będzie wyższe niż w przypadku rozdzielczości 4K. Pobiegniemy sobie gdzieś tam, gdzie trochę akcji jest. No, teraz jest szaleństwo, bo jest trochę ponad 50 klatek na sekundę. Powoli zbliżamy się. Tutaj mamy naszych towarzyszy, także za chwilę będą też przeciwnicy. Tam ci wszyscy polegli. Spróbujemy się dostać gdzieś dalej. No, to żebym się... To się dostałem dalej. Zginąłem, ale może uda się od razu odrodzić bliżej, żeby nie trzeba było tyle biec. O, no proszę. No dalej, niż to wie. Odradzamy się. Tutaj się odrodzimy od razu. No, nie trzeba daleko. Moi drodzy, grę już zminimalizowałem i zobaczmy na to, co nas najbardziej interesuje, czyli na wykorzystanie pamięci. Zobaczcie, tutaj tej pamięci jest wykorzystane w użyciu jeszcze więcej niż w przypadku pojedynczego monitora z rozdzielczością 4K, bo ta dochodzi do ponad 3800 MB, a przypomnę, karta ma 4 GB pamięci RAM, czyli tu już niewiele braknie do granicy. No, myślę, że wynik dosyć ciekawy, no i również należy zaznaczyć, że ilość spadek FPS był tutaj widoczny w zasadzie gołym okiem, a zaraz zapraszam Was na podsumowanie i kilka słów również o tym. Drodzy, jesteśmy już po testach, zarówno w rozdzielczościach, różnych rozdzielczościach, na pojedynczym monitorze, a także po teście, kiedy wykorzystywaliśmy technologię AMD iAffinity, gdzie były połączone ze sobą 3 monitory, każdy w rozdzielczości natywnej Full HD, sumaryczna rozdzielczość, dostępna oczywiście w wersji tekstowej, jak to wyglądało. I ile potrzebuje karta graficzna pamięci? Moi drodzy, zacznijmy od najniższej rozdzielczości, tego co tam się działo. Już na wstępie wykorzystane były podczas rozgrywki wieloosobowej Battlefield 4 w jakości oczywiście detali, wszystko na ultra, maksymalna szczegółowość, ponad 2 GB pamięci. Dużo, jednak pamiętajmy też o tym, że w zasadzie na powiedzmy kartach graficznych z niższej półki nikt nie będzie grał na rozdzielczości ultra, bo nawet jeżeli taka karta będzie posiadała te 2 GB pamięci, no to tutaj w tym momencie żadne rozwiązanie nie pozwolą nam na płynną rozgrywkę w jakości detali ultra. Musimy zrezygnować ze szczegółowości detali, a to też przy okazji przełoży się delikatnie, oczywiście nie jakoś super mocno, na zmniejszenie wykorzystania pamięci. Idziemy sobie dalej. Kolejne rozdzielczości przynosiły nam dwie ważne rzeczy. Przede wszystkim zwiększenie wykorzystania pamięci oraz spadki wydajności, czyli tych FPS-ów było coraz mniej. Kończymy sobie na rozdzielczości 4K. Tutaj to wykorzystanie pamięci przekraczało już ponad 3300 MB, natomiast ilość generowanych klatek na sekundę, która wynosiła w granicy 50, 70 kilka podczas rozgrywki wieloosobowej, no to już jest taka, powiedzmy, na granicy grywalności, pełnej płynności.
Natomiast jeszcze musimy pamiętać o tym, żeby dobrać do tego odpowiedni monitor, który pozwoli nam na wyświetlenie przynajmniej tych 60 klatek, tak? Czyli przynajmniej coś 60-hercowego musi być. No i też odpowiedni szybki czas reakcji matrycy. Co ciekawe, przyznam się, że tutaj się troszeczkę zdziwiłem, bo najwięcej pamięci oraz najniższe wyniki wydajności uzyskaliśmy podczas połączenia trzech monitorów w rozdzielczości Full HD w technologii AMD iFinity. I tutaj wykorzystanie niemalże dochodziło do granicy Radeona R9290, czyli przekraczało ponad 3800 MB, a karta dysponuje 4 GB pamięci, także tu już jesteśmy bardzo blisko tej maksymalnej granicy, jaką karta może przyjąć tej ilości informacji. I tutaj też były najniższe wyniki, ponieważ najczęściej one oscylowały podczas rozgrywki wieloosobowej, nie odnoszę się tutaj do tych wyników z kampanii, poniżej 50 klatek na sekundę, a w takich newralgicznych momentach spadały na tyle, że grę trudno uznać za w pełni komfortową, w pełni płynną. Oczywiście nie bez znaczenia jest tutaj wydajność całej platformy, czyli również pod uwagę bierzemy m.in. procesor i o tym też należy pamiętać. Reasumując, czy do karty, powiedzmy, z średniego segmentu cenowego, czy nawet troszeczkę słabszych, warto dawać większą ilość pamięci? W pewnym sensie jest to uzasadnione, ponieważ im wyższa rozdzielczość, tym tej pamięci potrzebuje karta graficzna więcej. Ale tutaj nie bez przyczyny również wykonywany był pomiar ilości generowanych klatek na sekundę, ponieważ z tym musi iść zwiększenie wydajności karty graficznej. Nie ma najmniejszego sensu pchania na przykład 6 GB do karty graficznej pokroju na przykład GTX 760, a to też już jest konstrukcja wydajna, ponieważ w przypadku połączenia trzech monitorów, czy to w technologii NVIDIA Xeon, czy to w technologii AMD iFinity, po prostu sama karta już nie podoła, nawet jeżeli będzie miała wystarczającą ilość pamięci do dyspozycji i o tym również należy pamiętać. Dlatego, jeżeli kupujecie kartę z niskiego, z średniego segmentu cenowego, nie ilość pamięci powinna być tutaj wyznacznikiem, ponieważ nie ona będzie Wam generowała klatki na sekundę. Ta jest potrzebna do rozgrywki w konkretnych rozdzielczościach, ale bez wydajnej konstrukcji karty graficznej sama nic nie zdziała. I teraz, moi drodzy, na tyle. Jeżeli macie jakieś uwagi, czy chcielibyście zobaczyć jakieś dodatkowe, na przykład testy, uzupełnienia, zapraszam Was, słuchajcie, moi drodzy, do komentowania. Jeżeli poradnik Wam się podoba, łapka w górę. W tym to jest na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.